Edyta Golec olśniła jak nigdy. Powalającą kreacją zdominowałaby nawet Oscary, tak pokazała się tłumowi. Edyta Golec znana jest z tego, że potrafi ubrać się tak, by podkreślać swoje wdzięki i kobiecość, nie tracąc przy tym na szyku i elegancji. Potwierdziła to po raz kolejny, gdy pojawiła się na jednym z wydarzeń Telewizji Polskiej. Błyszczała na tle kolegów z zespołu. Kreacja z kolekcji Izabeli Janachowskiej. Edyta Golec miała na sobie długą, wieczorową, zieloną suknię, która całkowicie odkrywała jej ramiona. Rozcięcie eksponowało z kolei jej nogę. Pod czyją miała zawiązaną wstążkę z materiałowym kwiatem. Całość dopełniały chabrowe, bardzo modne ostatnio buty na masywnym koturnie. Z jakiej okazji Edyta Golec tak się wystroiła? Artystka zaprezentowała swoją kreację na kilku nagraniach, ale nie zdradziła, na jakie wydarzenie tak się wyszykowała. W mediach społecznościowych zespołu Golec u orkiestra również pokazano koncert od kulis, ale zaznaczono, że szczegóły na ten moment nie mogą jednak zostać zdradzone. Można się jednak domyślić, co to za wydarzenie. Na innych materiałach widać, że na tej samej scenie koncertowali też Piotr Cugowski i Alicja Majewska. Opublikowano też fragment wywiadu z zespołem, który przeprowadzała Ida Nowakowska. Kasia Cichopek z kolei w swoich mediach społecznościowych wprost zdradziła, że wczoraj nagrywany był koncert z okazji 30-lecia TVP Polonia. Można więc podejrzewać, że to na tym wydarzeniu zebrały się gwiazdy. Edyta Golec kibicuje mężowi. Wczoraj Edyta Golec wystąpiła oczywiście z mężem i jego bratem, ale teraz wspiera ich nie tylko na płaszczyźnie artystycznej. Panowie zdradzili bowiem w mediach społecznościowych, że przybrali zbyt dużo kilogramów przez zimę i założyli się o to, kto zrzuci je szybciej. Edyta Golec skomentowała ten wpis, wyrażając swoje wsparcie dla braci. Zaznaczyła też, że żona i scena powinny być wystarczającymi czynnikami motywującymi dla muzyków.